kwietnia. Siemanko, siemanko. Witam Was w następnym odcinku. To jest druga trasa po urlopie, bo jak wróciłem z urlopu, pojechałem jeszcze na tydzień, od poniedziałku do piątku, jeszcze w trasę przed świętami wielkanocnymi. No i wiecie, zjechałem w piątek, ale powiem Wam, nic nie nagrywałem, bo załadowałem tylko na Czechy. Później z Czech pojechałem na pusto do Niemca, załadowałem do Polski, załadowałem przerzut po Polsce i w sumie tyle. Więc nie, moim zdaniem nie było sensu nagrywać, bo w sumie nic się ciekawego nie działo. W ogóle sorry, ale jestem troszkę przeziębiony. Jakoś tak nie wiem. Wczoraj, dzisiaj w ogóle mamy wtorek. No i wczoraj powiem Wam, jak już mi zaczęło boleć gardło, nie wiem. No i dzisiaj mam troszkę zawalone gardło, kataru nie mam. No ale, więc musicie mi wybaczyć, bo tak będę troszeczkę mówić. No. Co? Mamy godzinę 10:12. My tutaj kręcimy pauzę. W sumie 30 mieliśmy dokręcać, ale wykręcimy 45 minut. No bo jadę z Grzesiem. Tutaj Grzesiu przede mną stoi. Stoi Grzesiek. Grzesiu prowadzi. No, Grzesiu prowadzi. Ruszyliśmy o północy. Powiem Wam, tragedia. Granica, tragedia. Ale umyliśmy auta, bo jak wracaliśmy na święta w piątek, mieliśmy umyć auta, ale niestety ani mi, ani Grzesiowi się nie udało, więc umyliśmy dzisiaj. Koło 3:30 umyliśmy auta. Znaczy, podjechaliśmy na myjkę. Grześ już mył, było Grzesia auto już myte, a ja podjechałem, tam odczekałem chyba 5 minut, bo Litwin miał auto, on wyjechał, ja wjechałem. Grzesiu na mnie poczekał. No i sobie ciśniemy razem. Jesteśmy kawałeczek za Magdeburgiem. Dobrze mówię? Tak, kawałeczek za Magdeburgiem, ale powiem Wam, masakra. Tyle aut idzie. No wiadomo, słuchajcie, to nie ma tak, że o kurde, ale aut. No bo to było wiadome, prawda? Ale ogólnie idzie bardzo, bardzo kiepsko. Tak jak wspomniałem, idzie bardzo, bardzo dużo aut. Co chwilę korki, jakieś spowolnienia. Takie bezsensowne. No ale, jak to się mówi, Niemcy. Tak jest. Niemcy. Więc tak to wygląda. Co? Nie wiem, że się obudzę, czy nie obudzić. 38 minut pauzy. Powiedział, że 45 minut zrobimy. O, dobra, jest. Niech jeszcze chłopaczyna pośpi chwilę. Ja Wam powiem, od wczoraj, od godziny 11:30 nie śpię. Jest 10:14, więc zaraz minie 24 godziny, jak nie śpię. Powiem Wam, jakoś nie chce mi się spać, nie wiem. Ja czekam na ten moment, że stanę już na pauzę, bo staniemy z Grzesiem razem. Staniemy na pauzę, wypijemy po browarku, coś zjemy i pójdziemy spać. Grzesiu chyba robi 11, czy tam 12-13 godzin pauzy, a ja stoję do jutra, no, lecę tam do Zebrusz. Ja mam 700 km niecałe, więc jeszcze ujedziemy te, nie wiem ile mi jeszcze w sumie zostało jazdy, ale Grzesiowi podobnie, tam o 10-15 minut ja mam więcej, bo Grzesiu stał w Poznaniu, ja stałem u siebie, więc też zanim dojechałem, to chwilkę potrwało. Ale mówię, o 10-15 minut przecież nie będziemy się kłócić. No i w sumie tyle. Jeszcze chwilę odczekamy i tyle. I będziemy ruszać. Środa, 3 kwietnia. Siemanko, siemanko. Ja tu jestem na rozładunku w Zebrusz. Jak tu już parę razy nagrywałem. Sorry, że dopiero teraz nagrywam, ale powiem Wam tak. Wczoraj na 9:50 jazdy, ponad 14 godzin pracy, ruszyłem o północy,
no chwilkę po, tam 7 minut po północy, 10, coś takiego. I skończyłem chwilę po 14. Słuchajcie, zjadłem, obejrzałem sobie TV, jeden odcinek, znaczy tam dwa odcinki sędzi Anny Marii Wesołowskiej. W sumie, a propos, teraz też oglądam. Tak padłem, słuchajcie, że poszedłem spać chyba koło 17, czy tam 16. Obudziłem się przed 22. Chwilę posiedziałem na telefonie i znów poszedłem spać. No, więc dzisiaj o 5 rano ruszyłem. Jest aktualnie no, prawie 14 godzina, za 4 dokładnie. No, my się tu zrzucamy. Znaczy, oni mnie zrzucają, rampa 30. No, później lecę 77 km podlotu na załadunek. Ładuję mały przerzut do browaru belgijskiego. I słuchajcie, i co, zrzucę browar dzisiaj i pauza do jutra. A jutro w planie będzie, już mi tutaj spedytor coś tam mówił, że będzie daleka trasa, znaczy dłuższa trasa, czy daleka to nie wiem, zobaczymy. No, może jakaś Francja, może jakaś bliska Hiszpania, fajnie by było, słuchajcie, fajnie by było, nie powiem. No, i tak to wygląda. ...77 km, godzina 10, pokazuję. Tak się rozglądam, czy czasami mi nie kiwa z rampy gościu po dokumenty, żebym przyszedł po kluczyki. Oczywiście, kurde, deszcz pada, ale chyba nie. No, stoję już, ile? Godzinę 5. Ale i tak szybko idzie, bo myślę, że zaraz będą kończyć, a może nawet już teraz skończyli, ale i tak muszę czekać, aż gościu mi przyniesie dokumenty, albo przynajmniej mnie zawoła. A tu są drzwi, jak widzieliście w lusterku, te fioletowe, więc zawsze może wyjść i podejść. Bo czasami jest tak, bo te rampy, powiem wam, ciężko czasami jest zobaczyć osobę. No, więc tym bardziej, jak jest czarnoskóry, bo te, wiecie, te rampy czarne są i te takie, nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, jak macie te rampy, w sumie poczekajcie, pokażę wam. O to mi chodzi tutaj. O to tutaj, nie? Nie wiem jak to się nazywa, takie, żeby woda nie naleciała, czy co. No nie wiem. No i to się tak później zlewa. Więc no. Tak właśnie obserwuję. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. I zobaczymy. Ale jeszcze chyba nie zrzucili mnie do końca. Wyjeżdżamy. Zaraz zobaczycie kogoś. Jest i Grzesiu. Załadowany. Zobaczcie tutaj kto stoi. Grzesiu. Wbijam. Czas pracy. Do 20. Zobaczcie. Piękna Antwerpia. O tutaj mniej więcej, tu jest tylko jedna stacja, jedyna, na której kradną, na której praktycznie zawsze nie ma miejsca, tym bardziej o tej godzinie, a mamy godzinę 18, po 18, więc zostaję tutaj. O, tu jeszcze jakimś objazdami, masakra. O, tu jest ostatnia stacja, no i tak to jest, no nic. Siema, siema, witamy następnego dnia, mamy czwartek, no, szybka dziewiątka zrobiona, przyjechaliśmy, Grzechu się zrzucił, pomagałem mu,
Tutaj stoi Mercedesik. No i za chwilę ja będę wjeżdżał, mam nadzieję, bo kazał mi przyjść o 9. No, grzechu na razie, w sumie się nigdzie nie śpieszy, to mi pomoże. Nawet polecenie szefa, nie? Żeby mi też pomógł. Żeby to szybciej poszło, bo te chapki są. No sami zobaczycie. Jak będzie chwilę czasu, to coś nagram, czy tam, nie wiem, grzechu coś nagra, jak ja będę wjeżdżał elektrykiem w naczepę. To co miszki lubią najbardziej, jest. Będziesz robił. No, a tak to co, dojazd był kurde kiepski, w sumie nic nie nagrywałem, bo trochę nerwówka była. Nie dość, że jeszcze ciemno, deszcz, ponuro, szaro. No, więc nic nie nagrywałem, może teraz jak będę jechał na spokojnie, czy będziemy jechać, czy tam każdy pojedzie swoim tempem. Bo grzechu ciśnie do domu, ja tam w sumie weekend trasie, więc mi to psioryba. Oczywiście wiadomo, nie będę tam karawanić jakoś jak Girteka czy coś, nie, ale... Tak. No, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ładuję w tym samym miejscu, gdzie ładowałem wczoraj. I ładuję na Monachium, na Niemcy, przepraszam, Norymberga, na Niemcy, więc no. Ale to później sami zobaczycie. Załadowany. Idę popatrzeć, czy wszystko dobrze pozamykane. Dobry! 4:17, zaraz ruszamy. Tutaj zobaczcie, stałem przy autostradzie. Ale wyjazd jest elegancko. Rajki. Tutaj, gdzie stoi ten man, to jest pierwsza rajka, więc spokojnie sobie by wyjechał, więc pasuje. 2 minuty młotków i ruszamy. Zostało 448 km. Zrzucają. A ja idę pod prysznic. Tak, wiem, różowa. Żeby nie było. Domi mi dała, bo mi się zepsuła. Idziemy się pompać. Na szybkiego. Załadowany. Stoję sobie tutaj na przemysłówce. Oczywiście jest zakaz. Tutaj z prawej, tu z lewej. No ale jest piątek. Co mogę poradzić? Ale przekroczyłem 11 minut czasu pracy. Ale co? Ważne, że załadowany. Musiałem w sumie załadować, bo przecież nie będę czekał do poniedziałku, prawda? Ale na fulla, zobaczcie. Tutaj, o. Dotąd palety. A gdzieś dotąd. 33 palety. Na fulla. Leci. A ja sobie tak stoję. Ogólnie, jutro podjadę do Dachsera, bo tam mam zrzutkę. Mam 60 km do rozładunku, więc taki króciaczek na weekend. No, więc zrobię sobie ponad 11 godzin pauzy. Skończyłem 17, przed 17:30 skończyłem. No, więc wykręcę sobie pauzę tak, nie wiem, do 8, 8:30 sobie ruszę. 60 km to tak, no dobra, liczę godzinkę i albo zrzucimy się, albo się nie zrzucimy i czekamy do poniedziałku, ale to ze spokojem zobaczymy. Powiem wam, zobaczcie, o, krótkie spodenki, cieplutko. Jest cieplutko. No, może troszkę chmury, ale jest git, gitar.
Dzień dobry, dzień dobry. Mobile, orientujecie się tam do tego? 9 kwietnia. Mamy wtorek. A ja stoję w korku. Autostrada zamknięta. Okolice Getingi. Jadę w stronę Hanoweru, bo załadowałem nadanie. Wczoraj w poniedziałek, czyli 8 kwietnia, się w sumie w ogóle nie odzywałem. Ostatnią relację, ujęcie, widzieliście, jak nagrywałem grilla. Spotkałem takich dwóch kierowców z Polski, co jeżdżą u Niemca, bardzo w porządku. Krzyśka i Szymona, pozdrawiam was. Dałem im YouTube'a, powiedzieli, że na pewno zajrzą, więc myślę, że powinni oglądać, więc pozdrawiam. No i co? W niedzielę odpoczynek, więc w sumie nic nie nagrywałem. W sobotę jeszcze wysprzątałem auto, żeby na weekendzie było czysto. Tak a propos, dostałem na autohofie, ale to za chwilkę powiem. Dostałem, widać, taki fajny kubeczek do wielokrotnego użytku. No, zjadłem sobie, kupiłem jeszcze na autohofie dwa sandwicze, które sobie właśnie zjadłem w koreczku. Bo ogólnie autostrada zamknięta, bo duży leży na boku. No i niby tam już sprzątają i chyba otworzą, bo mam jeszcze 6 km do zjazdu. Albo dwa. Zaraz zobaczymy. Mam 6 km. No i w poniedziałek nic nie nagrywałem. Wyszło mi pauzy 44 godziny i 30 minut. Dokładnie. Później. Ruszyłem o 7, zrzuciłem się w Dachserze, bo stałem przy Dachserze na parkingu. Blisko miasteczka, sklepy, McDonald's, Aldi, Lidl. No, powiem wam, może nie w samym centrum, ale bardzo super miejscówka. Jak będę tutaj w pobliżu na weekend, to bardzo chętnie bym sobie stanął. Prysznic w Dachserze. Toaleta normalnie jest kontener, ale nie taka, wiecie, typu toj, tylko jest normalnie kontener, jest toaleta, umywalka, więc naprawdę, naprawdę spoko. No i co? Podjechałem chwilkę po 7 na rozładunek, zrzucili mnie i miałem ładować nadanie w Jysku, jakoś to tam się wymawia. No, i załadowałem w Jysku. Oczywiście byłem o 9.30, wyjechałem dopiero o 16.00. Nie pytajcie, trójkę wykręciłem na oczekiwaniu na towar, bo jeszcze towar był niegotowy. Ja myślę, że to w kontenerach wszystko przyjechało, bo bardzo dużo kontenerów ogólnie przyjeżdżało pod plombą, więc no, na rozładunek. I co? No, i załadowałem. O 16 wyjechałem i doleciałem przed Fuldę stałem na autohofie, 20 euro, no, zjadłem sobie pizzę i lecę. Zostało jeszcze 555 km, zrobiłem 9 z wczoraj na dzisiaj, ruszyłem chwilkę po 5, 8.15, mam ujechane ponad 2 godziny, a ja zrobiłem tylko 150 km. Dobrze? Niecałe 150. Mam 555, miałem niecałe 700. No. To ze 100, 140 chyba zrobiłem. 140 w ponad 2 godziny. No ale życie, no. Jest korek. No i co zrobić? Już napisałem moim, że nie ma szans tego rzucić dzisiaj. Więc w sumie lajcikowo. Polecę sobie na nadyszkę. A na dyszkę, no na dychę sobie polecę i będzie cacy, słuchajcie. No, no i w sumie wczoraj nic nie nagrywałem, bo oczekiwanie na załadunek, samego załadunku nie nagrywałem, bo w sumie ładowali mnie z rampy, jedynie linka celna, plomba i też w sumie ujechałem ponad 4 godziny, chyba 4.15, 4.13 i w sumie nic się ciekawego nie działo. Mówię, dobra, jest, na razie nic nie nagrywam, nagram jutro od samego rana. No i tak jak Staszek pomyślał, tak też zrobił. Koreczki. O, zaraz fotoradar. Mam cię.
A, w ogóle fotoradar jebnął mi z fotę. Była 80. I kurde, jechałem 7,8, 7,6 i mi kurde pierdolnęło. Ale myślę, bo osobówka jechała i akurat jak mi mijała, to walnęło, ale tak blisko mnie w sumie. Nie wiem, czy walnęło mu, czy walnęło mi, ale raczej jestem bezpieczny. Idą lewym, a później my z prawego czekamy. No, ogólnie jest zakaz, nie? No ale wszystkich ich nie złapią. Prawda? 10 kwietnia, środa. Siemanko, witam. Dzisiaj jest środa. Ja dzisiaj rozładowałem, załadowałem i lecę do Świętochłowic. Świętochłowice z paletami. Zasuwam. Aktualnie do Berlina 235, a do celu 750. I teraz tak. Wczoraj mało w sumie nagrywałem. Powiem jakoś, nie wiem, nic się nie działo, nie miałem jakoś weny, powiem wam, wiecie. I tak, wczoraj dojechałem na miejsce rozładunku. W sumie wyszła mi 11, ale że wyszła pauza 9 godzin. No to tak. Więc i tak zaliczyła mi się 9. Bo rozmawiałem z kierowcami, ja miałem awizację na 7. Nie ma co szybciej wyjeżdżać, bo jak przyjedziesz, ok, podjedziesz pod rampę, ale i tak cię nikt nie rozładuje, tylko trzeba będzie czekać do 7. Więc tak to wygląda. Więc dlatego też szybciej nie podjeżdżałem. No, zacząłem tacho chyba 6.15. No, podstawiłem się 6.45 na rozładunek i chyba 7.10 mnie zaczęli zrzucać. Godzinka, jak dobrze pamiętam, godzinka niecała i rozładowany. I tak, w ogóle powiem wam, że na załadunku palet jakiś kierowca obok mnie się też ładuje, tak zaczynamy rozmawiać i mówi, kurczę, no ty mi kogoś przypominasz. Ja mówię, wiesz co, no kurczę, nie wiem, kogo. No właśnie, nie wiem. Pyta się mnie, czy nie masz czasami jakiegoś kanału na YouTube? Ja mówię, no słuchaj, no mam, nagrywam. Ja jestem Staszek Tracker, na YouTubie mam. A, no tak, to ja ciebie oglądam. Ja mówię, serio? Więc naprawdę powiem wam, widzicie, kolega mnie, trochę starszy ode mnie, kolega mnie rozpoznał. Powiem wam, naprawdę mega się ucieszyłem, bardzo było mi miło, że ktoś ogląda i tak mnie po prostu poznał. Co prawda nie był do końca przekonany, czy ja jestem właśnie tą osobą, nie? Czy ja to ja. No, ale tak mu powiedziałem, że ten Staszek Tracker i od razu szczaił, że to ja. No, mój kolega ogląda, więc jak oglądasz wszystkie filmy, kolego, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie, co się spotkaliśmy na załadunku w Kolding w Danii. Pozdrawiam. No, a ja już na 24 jestem i lecę w kierunku Berlina. No, długo pauza, za 43 minuty. Pauzę 45 trzeba zrobić. Dzisiaj też idę na dychę, bo jutro już będę w Polsce, więc na spokojnie. Ja już jedną dychę mam, że tak powiem, już jedną dychę wyczerpałem. Więc dzisiaj będzie druga, żeby jutro sobie zostawić jak najmniej, a jutro zrzucę, załaduję jeszcze jakiś przerzucik, no i w piątek zrzucę Poznań i do domu. Więc jest gitara. Postaram się zjechać na jakąś stację. Kawusia. Coś sobie zjem. Kurczę, chleb mi się skończył, nie mam chleba. Jakoś trzeba przetrwać. Za 63 km następna stacja. Mam 42 minuty. Działamy. Pół godziny będę mieć 12 minut. Nie, nie ma szans. Nie ma szans. Kurczę, no. Dobra.
na jakimś parkingu się stanie z toaletą i pierdziu. I zobaczymy jak to będzie. Na odcięciu ciśniemy. Nie ma czasu. Witam 11 kwietnia w czwartek. Tutaj CMR-ki już przygotowane. I co? I będziemy cisnąć załadunek wody. Jestem w tychach. I się ładujemy. Znaczy mnie ładują. 210 km. Do kąt wrocławskich. Tam jedziemy. Słuchajcie, wczoraj doleciałem na 13. Ostatnia stacja w Niemczech. No, zrobiłem 9. Na 9.14 tam dojechałem. Zrobiłem 9. Po 5 ruszyłem. Przyjechałem na rozładunek na Śląsku. Tam okolice Katowic. Na zrzutkę tych palet. No. Troszkę poczekałem. Ogólnie zeszło się 3 godziny ze wszystkim. Od przyjazdu do wyjazdu. No i tutaj co? I tutaj jechałem godzinę 11. No, się załaduję. Jeszcze ujadę troszeczkę, bo mi tam zostało chyba, nie wiem, niecałe 2 godzinki. Troszkę ponad 2 godzinki, bo już nie mam 10 godzin. 10 godzin jazdy już nie mam, bo 2 dychy ruszone wczoraj. Znaczy jedna z poniedziałku na wtorek. Nie, przepraszam, we wtorek. A druga, no dzisiaj, nie? Wczoraj, przepraszam, ale miele. Czyli tak, pierwsza dziesiątka była ruszana we wtorek, a druga w środę, czyli wczoraj. I przedwczoraj. No, ale mam jeszcze 1 dziewiątkę, więc z dzisiaj na jutro 9. Zrzucę się w Bielanach w Kątach Bielany czy Kąty? Bielany. Zrzucę się i myślę, że na pusto do domu. Prawdopodobnie. No zobaczymy, może coś jeszcze znajdą. No, ja się wykąpałem na pauzie 30-minutowej, jak jechałem na rozładunek. Spotkałem znów na rozładunku tego mojego widza. Troszkę sobie porozmawialiśmy, ale w sumie nic nie nagrywałem, bo nic się nie działo. A wiecie, przecież nie będę nagrywał rozmowy, nie? No już mówiłem, że filmik będzie z pozdrowieniami. No i powiedział, że będzie wyczekiwać. Cieszę się. No. Jutro w domu. Jestem ciekaw, czy na pusto z Wrocławia do domu, czy jeszcze jakiś krótki przerzut. Nie, no raczej na 8 mam zrzutkę. Dajmy na to, że od razu mi nie zrzucą. O, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No i się pauza wykręci, jeszcze 7 minut. Później jak pójdę po dokumenty, dam młotki. No, nawi już mam przygotowaną. Jest dobrze. 29 palet podajże. Ale te chapki, nie? Chapki, więc kiepsko trochę, ale co tam? Co zrobić? Dobry. Witam w piątek. Czekam na załadunek. O tam. O, tutaj. Kolega wyjechał, byłem trzeci w kolejce i teraz czekam, żeby mi trójka wyszła, bo tam mam 2,48 bodajże, 2,50, to mówię, poczekam jeszcze z 10-15 minut, żeby ta trójka się wykręciła, bo mam jakieś stalowe materiały stalowe mam ładować. Jakieś stojaki, więc no pewnie troszkę to potrwa, zanim wszystko. Taki przerzucik do Paczkowa, okolice Poznania. No więc, a mam czas pracy na 13 godzin do 19.30, do 19.20, a mam godzinę prawie 14, więc no trochę tego czasu jest, ale to tylko tak wiecie. Się mówi, ja z długołęki potrzebuję około tam
3 godziny, może troszkę ponad. No a tak myślę 3.15 to max, więc dajmy na to wyjadę o 16, to będę 19. Wiecie, tak zanim to zepnę, zanim wszystko, to może chwilę to potrwać, więc no. Tak to wygląda. Piąteczek.